Siema, tu Wojtas. Kolejny film do kursu, o którym zrobiłem filmik, o którym wałkuję od jakiegoś czasu. Ćwiczenia na sucho. Ćwiczenia na sucho. Tak, Wojtas mówi bez gitary. Co za ziomek, że mówi bez gitary. Dobra, powiem o co mi chodzi. Ćwiczenia na sucho, które możemy zrobić bez gitary, ale już zagłębiając się w te aspekty teorii, chodzi mi o nauczenie się skali chromatycznej. Każdy wie, że coś takiego jest. Jak nie wie, to już się teraz dowiaduje. Skala chromatyczna to nic innego jak wszystkie dźwięki, które możesz zagrać na swoim instrumencie, począwszy od jakiegoś dźwięku, kończąc na nim oktawę wyżej. Wszystkie po kolei, wszystkie progi. Czyli w skrócie, jeżeli na przykład masz struna piąta, to jest... W ogóle dobra, powiem jakie to są dźwięki. Skala chromatyczna ma dźwięki... W ogóle dźwięki, jakie mamy w muzyce, to są dźwięki tak: A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. To jest 7 dźwięków, jak widać. 7 dźwięków, które nie mają żadnych krzaczków, żadnych bemoli, żadnych krzyżyków, niczego przy sobie. To są, no nie mogę powiedzieć, że to są podstawowe dźwięki, ale to są w skrócie białe klawisze na pianinie. Poza tymi dźwiękami na pianinie są też czarne klawisze. Każdy z nas wie, że są czarne klawisze na fortepianie, na pianinie, prawda? To jest oczywiste. I te czarne klawisze to są dźwięki AIS, CIS, DIS, FIS, GIS. Czyli to jest ich 5 dźwięków, prawda? Bo to mamy AIS, CIS, DIS, FIS, GIS. To jest 5 dźwięków. Czyli skala chromatyczna to są po kolei wszystkie te dźwięki, które teraz wymienię: A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS. Czyli to jest 12 dźwięków, 12 półtonów. Bo każdy następny próg, jeżeli zaczniemy grać od pierwszego progu, to jest po prostu każdy następny próg to jest jeden dźwięk. To nie to, że na pierwszym progu to jest dźwięk F, na trzecim to już jest A. No nie, po prostu każdy następny próg to jest każdy z tych dźwięków, co powiedziałem: A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS, A. I to ćwiczenie, które zalecam Ci, żeby zrobić, to po prostu wymawiać, mówić te dźwięki po kolei: A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS, A. Jeżeli zaczynamy od A, kończymy na A. Jeżeli zaczynamy od E, kończymy na E. E, F, FIS, G, GIS, A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E. To ćwiczenie ma za zadanie wyćwiczyć Ciebie w znajomości dźwięków, jakie mamy, na jakich się poruszamy podczas grania. Więc tutaj tu nie ma, że o, ja tego nie będę potrzebować. Nie. Zasada też jest Zasada też jest taka, że jeżeli chcesz grać na jakimkolwiek instrumencie, to powinieneś znać wszystkie dźwięki, które na tym instrumencie są. No bo wyobraź sobie, pianista, osoba chce uczyć się na pianinie, ma coś zagrać, a on nie wie, gdzie jest dźwięk C. My akurat mamy zrobione tak na gitarze, że mamy tu tabulaturę, więc może ktoś napisać piąta struna na trzecim progu. Ty nie masz pojęcia, że to jest dźwięk C, ale to jest dźwięk C. Czyli na przykład mamy C, D, E do zagrania, to jest po prostu trzeci, piąty, siódmy próg, prawda? Ty nie wiesz, że to są dźwięki C, D, E, ale po prostu je grasz, no bo tak było podane, tak jest na tabulaturze. Tabulatura w pewnym stopniu troszeczkę sprawia, że się jest nieświadomym tego, co się gra, dźwięku, który się gra, bo melodię się słyszy, dy-dy-dy, dy-dy-dym, to się melodię słyszy, prawda? Tylko nie jest świadomym po prostu dźwięków, które się gra. Czyli teraz, jak skończysz oglądać ten film, spróbuj sobie zrobić, po pierwsze, powtórzyć samą tą kolejność: A, AIS, B, C, cis, d, dis, e, f, fis, g, gis, a. Dobra? To jest jedno ćwiczenie. Drugie, zacząć grać na przykład, mówić sobie te dźwięki od, no nie wiem, od ais, od następnego. Ais, b, c, cis, d, dis, e, f, fis, g, gis, a. Ais. Skończyć na tym, co się zaczęło. I tak sobie po kolei wszystkie te dźwięki przelecieć. To jest jedno ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to jest trudniejsze ćwiczenie i nie chodzi mi, żeby super szybko je wymawiać. O co chodzi? W drugą stronę powiedzieć. O, w drugą stronę. O ile alfabetu uczymy się od A do Z, A, B, C, D, F, G i tak dalej, to alfabetu nigdy nie uczyliśmy się od Z do A. I nie wiem, czy ktoś jest w stanie powiedzieć szybko od Z do A, ja na pewno nie. Ale my tutaj musimy zrobić powiedzenie od G, czy tam możemy powiedzieć od, no dobra, od A wstecz, A, B, C, D, E, F, G, no to dobra, od G. G, F, E, D, C, B, A, no nie? A, B, C, D, E, F, G, G, F, E, D, C, B, A. To sobie powtórz. Te dźwięki bez krzyżyków. Na razie sam alfabet. Od G do A. G, F, E, D, C, B, 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 A. Dobra? A teraz powtórzyć z krzyżykami, czyli z tymi kisami. Czyli kis, G, fis, F, E, dis, D, cis, C, B, A, is, A. Dobra, do A. Dobra, do A. I teraz tak samo zrób ze wszystkimi pozostałymi dźwiękami, czyli na przykład od E idziemy w dół do E, czyli co mamy? E, 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 dis, D, cis, C, B, A, is, A. Później idziemy dalej. Przed A jest gis, G, fis, F, E. O kurde, kamera się rozstawiła. Więc to jest takie, to jest kolejne zadanie, które sobie wykonaj koniecznie. I na razie zostawiam Cię z tym alfabetem Cię zostawiam. Więc to sobie przegraj, napisz w komentarzach, jak Ci idzie, co Ci sprawia największą trudność i widzimy się w następnym filmie. Także trzymaj się, cześć, nara!